Prezentujemy Państwu zdjęcia remontowanej wieży widokowej na Sołtysiej Górze z połowy kwietnia tego roku. I proszę uwierzyć, że oprócz aury niewiele się tam od tego czasu zmieniło. Prace przebiegały bardzo wolno. Pierwotnie miały zakończyć się w grudniu 2020 roku. Później umowa była aneksowana z powodu wykrycia przypadków zakażeń koronawirusem u pracowników wykonawcy. Niestety sytuacja nie poprawiła się wraz z ustąpieniem pandemii. O prowadzonych w żółwim tempie robotach na Sołtysiej Górze alarmował wielokrotnie Marcin Roszak, który jest pomysłodawcą realizowanego projektu. Gdyby to była przebudowa, to jeszcze można byłoby mówić, że się ślamazarzy, natomiast to jest tak naprawdę drobna rewitalizacja. A że się ślamazarzy, to też jest mało powiedziane, bo coś, co miało być skończone w 3 miesiące, nie będzie skończone w 1,5 roku najprawdopodobniej, gdyż dzisiaj kończy się termin, a nie wygląda to na moje oko, żeby miało to dobiec do końca w dzisiejszym dniu. Oczekujemy konkretnych ruchów i w zasadzie w tym momencie wyciągnięcia przez miasto konsekwencji wobec wykonawcy, to po pierwsze, gdyż należą się kary umowne. Chyba podobnego zdania są już jeleniogórscy urzędnicy, którzy podjęli wobec wykonawcy stosowne kroki. W tym tygodniu podjęliśmy próbę weryfikacji wykonanych przez wykonawcę czynności. Wezwaliśmy go, ponieważ nie zgłosił w umówionym terminie gotowości do zakończenia robót. Wezwaliśmy go do stawienia się na budowie, ponieważ się nie stawił. Spisany został protokół rzeczy, które nie zostały na tą chwilę wykonane i przygotowywane jest odstąpienie od tej umowy. Na jakim etapie prace na Sołtysiej Górze się zakończyły? Ogólnie rzecz ujmując, dużo spraw zostało zrobionych, natomiast żadna tak naprawdę do końca nie została ukończona. Stąd też trudno teraz operować i spekulować procentowym zakresem wykonania. Będzie naliczona kara w wysokości 20% wartości całej inwestycji. W tej sytuacji termin zakończenia remontu wieży widokowej z pewnością jeszcze bardziej się opóźni. Myślę, że nie będzie tutaj problemem, żeby ta inwestycja została w tym roku ukończona, ponieważ pozostały do zakończenia zakres nie jest na tyle duży, żeby w tym roku nie można było skończyć. Pozostaje jedynie czekać.